czy będziemy razem? Właśnie taką wróżbę dzisiaj proponuję moim kochanym subskrybentom i widzom. Karty Tarota i Lenormanda oraz dobiorę jeszcze karty oraklu miłosnego. Mam dwie grupy. Zanim, kochani, zaczniemy, bardzo proszę Was oczywiście standardowo o komentarze, o lajki. Proszę Was również, kochani widzowie, o nowe subskrypcje mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali wszystkie moje wróżby, które specjalnie dla Państwa kręcę. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez maila. Mój mail loelia.orakel@gmail.com znajdą Państwo pod filmikiem lub w komentarzach. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne z różnych talii kart. Kochani Państwo, dzisiaj mamy dwie grupy i temat, czy w końcu będziemy razem. Czy będziemy razem? Pierwsza grupa to kwarc różowy. Chciałam tylko wspomnieć, że kwarc różowy jest też symbolem miłości, jest kamieniem miłosnym. Jest kamieniem też, który symbolizuje czakrę serca. Także to jest grupa pierwsza. I grupa druga jest ametyst fioletowy. Ametyst. Piękny kamień również. Także wybierzcie sobie, kochani, kamień szlachetny, który przyciąga Wasze oko i zaczynamy. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli kamień kwarcu różowego. Czy będziemy razem? Jest to bardzo ważne, istotne dla Was obojga, ponieważ czujecie, że jest to ważne połączenie dusz, być może nawet związek karmiczny lub bliźniaczy płomień, być może jest to związek z przeznaczenia, który dla Was bardzo dużo znaczy i daje Wam jakieś ważne zadania do nauki. Jest to znajomość bardzo dla Was znacząca, istotna. Również jest to ciężka relacja, która sprawia Wam dużo trosk, bólu, dużo myśli, kłębowiska myśli wręcz, być może nawet dużo rozczarowań, ale jest to jednocześnie ważny związek, ważna relacja, przez którą też się coś uczycie, doświadczacie. Także tutaj jest dla Was obojgu ważne, byście byli ze sobą, dlatego otworzą się między Wami nowe perspektywy, nowe rozwiązania, pomysły, nowa próba, nowa szansa. Otworzycie serce, ponieważ tu widzicie tą klatkę, gdzie w środku jest róża piękna. Róża oczywiście jest symbolem miłości, więc otwieracie te drzwiczki klatki, gdzie leżała ta miłość uwięziona, bezwładna. I wypuszczacie tą miłość właśnie na wolność. Także otwieracie tą klatkę, otwieracie swoje serce, metaforycznie to ujmując, na miłość, na uczucia, na emocje, na nową szansę między Wami. Także te uczucia jakby wyfruwają z tej klatki, w której były uwięzione. I próbujecie jeszcze raz, czyli tym kluczem, który jest tutaj na tej karcie,
otwieracie następne drzwi, następną szansę właśnie dla Was, dla Waszej miłości. I tutaj będzie jakaś akcja, nowy początek, czyli czy będziecie razem? Tak, będziecie razem, ponieważ chcecie uleczyć Wasze stare jakieś rany, bóle, troski, problemy. Ta tęcza właśnie to symbolizuje, a ten jeździec tutaj w postaci żeńskiej, co nie ma oczywiście znaczenia największego, tylko ten jeździec właśnie idzie, czyli galopuje, jedzie do Was już z wiadomością, z jakimś ważnym wyznaniem, ważną informacją, z inicjatywą, czyli tutaj ktoś już pędzi w Waszym kierunku. I to właśnie będzie otwarcie się nowej próby. Czyli czy będziecie razem? Tak, przynajmniej spróbujecie jeszcze raz, by być razem. Niemniej jednak karta Tarota mówi tutaj, że potrzeba cierpliwości do tego, by wszystko zadziałało jakby między Wami dobrze. Jest tutaj też jakby ciągle taka walka dobra ze złem, dwoistość, yin-yang, czyli energia męska i żeńska, które się przyciągają. Nieskończoność, znak nieskończoności mówi, że ten związek jakby jest długotrwały, jest niezrywalny, znaczy nie można go zakończyć, że jakby czujecie w sobie, że ten związek będzie trwał, ponieważ jest ważny, jest znaczący. Wszechświat, anioły, archanioły, księżyc, Bóg, czy wszystko, w co Wy osobiście wierzycie, jakaś wyższa opatrzność czuwa nad Wami, nad tym związkiem. Karta ta mówi również o tym, że potrzebujecie, by być ze sobą, absolutnego balansu, harmonii. Tak jakby łagodnie płynie ze sobą właśnie tutaj ta energia w sposób harmonijny. I właśnie takiej harmonii potrzebujecie, by udało się, byście byli razem, jeśli Wam na tym oczywiście zależy. Oczywiście ciągłe ścieranie się energii damskiej i męskiej, dobra i zła, powoduje u Was jakieś problemy, dylematy, niesnaski. Niemniej jednak opatrzność Boża lub Wszechświat czuwa nad tym, by ten związek nie urywał się definitywnie, tylko jakby trwał nadal i byście pojednali się, pojednali swoje energie i spróbowali jeszcze raz. I tutaj będzie na pewno właśnie jakaś akcja, inicjatywa w Waszym kierunku, byście ze sobą razem byli. Pomimo, że jest to skomplikowane, związek ten okazuje się nie być łatwym. Tak jak tutaj ten krzyż przysłowiowo pokazał, być może nawet związek ten, jeśli jest związkiem karmicznym, jest takim przysłowiowym krzyżem, który musicie dźwigać, czyli który Was obarcza, obciąża. Niemniej jednak jest również relacją ważną, znaczącą, z przeznaczenia i dlatego spróbujecie jeszcze raz być razem, pomimo tych komplikacji, pomimo problemów, zawikłań, zawiłości, nieumiejętności wyjścia z pewnych jakichś trudnych sytuacji. Także karta wstrzemięźliwości, opanowania, cierpliwości, harmonii, balansu jest tutaj taką kartą porady. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Proszę o radę dla grupy pierwszej. Czy będziemy razem? Czy będziemy razem? Czy będziemy razem? Czy będziemy razem? Tutaj mówi ta karta o tym, że ktoś z Was, jeden z Was, someone, czyli któryś z Was nosi maskę w tej relacji, w tym związku.
i tą maskę należy ściągnąć. Czyli jest jakiś fałsz w waszym związku, który komplikuje i tą maskę należałoby odjąć, czyli pokazać swoją autentyczną twarz i autentyczne uczucia i nie zagrywać już z partnerem, partnerką. Któryś z was jest nieuczciwy, nieszczery, być może troszeczkę coś, nie wiem, ukrywa i ważne jest, by właśnie to wyjaśnić, ponieważ być może to właśnie stwarza problemy w waszym związku. Także ktoś z was nie jest do końca szczery. Ktoś oszukuje. Deception mówi o oszustwie. Być może zdradzie, kłamstwie. Czyli być może oszukuje się sama lub on oszukuje się sam. W tej relacji ktoś właśnie nie gra fair. I poprzez to myślę, że są właśnie tutaj niesamowite jakieś komplikacje, zawikłania. Także uwaga, jeśli będziecie teraz podejmować właśnie następną próbę, jeśli będziecie chcieli być razem, to musicie ten aspekt, który tutaj sugerują karty, wyjaśnić. Zapraszam grupę drugą serdecznie, czyli wszystkich tych, którzy wybrali ametyst fioletowy. Czy będziecie razem? Kochani, tutaj sytuacja jest też trochę trudna, ponieważ owszem, otworzy się nowa szansa, by być razem. Tutaj podobnie jak w grupie pierwszej mamy kartę klucza, czyli otwarcie się nowych szans, nowych perspektyw, nowych planów razem, chęć powrotu, chęć otwarcia serca, ale tu jakieś komplikacje, sekrety, powikłania, również jakaś toksyczna być może atmosfera lub jakaś osoba trzecia, która się miesza w wasz związek i jakby swoją trucizną tutaj zatruwa wręcz waszą relację. Są być może jakieś niewyjaśnione sprawy, jakieś tajemnice, które są tutaj ukryte, jeszcze nieznane, niewyjaśnione, niestematyzowane jakby, niewyjaśnione, więc należałoby tutaj te komplikacje, być może jakaś osoba trzecia, zdrada, czy jakaś toksyczna sytuacja, być może jakiś nauk, który też przeszkadza w tym, by być właśnie w jednej relacji ze sobą. Być może jakieś tej komplikacje, wielkie problemy właśnie jednej z osób powodują opóźnienia, trudności, by być razem. Owszem, jest tutaj otwarcie się nowej szansy i otwarcie się być może nowego rozdziału między wami, ale tak jak mówię, są tu przeszkody, zawikłania, komplikacje, toksyczna jakaś sytuacja, nauk, osoba trzecia, kochanka, zdrada, która przeszkadza w tym, byście byli razem. Potrzebne są na pewno rozmowy. Pomimo to, że będą jakieś między wami rozmowy, niezbędne są one, będą to rozmowy niespokojne, jakieś takie niepokojące. Uważajcie, byście się nie pokłócili, ponieważ jest pewna nerwowość, pewne oczekiwania na wyjaśnienie pewnych niejasnych spraw i jest taka nerwowość, frustracja, niepokój. Dlatego uwaga, by to nie zaważyło na tym, byście się pokłócili. Uwaga, byście się nie posprzeczali, ponieważ sytuacja, czyli atmosfera tej rozmowy będzie jakaś nerwowa. Zobaczmy, co powie do grupy drugiej tarot. Wow, tarot mówi tak, będziecie ze sobą, czyli będziecie razem. As kielichów. Kochani, as, początek nowej miłości, początek odrodzenie się, właśnie nowej szansy, nowych uczuć, emocji. Na pewno as kielichów, kochani, obiecuje tutaj na pewno nowy
początek waszej relacji, że będziecie razem. Asy są początkiem, no a kielichy właśnie oznaczają tutaj piękne, romantyczne emocje, uczucia, miłość. Coś nowego zacznie się między nami. Poczujecie na nowo miłość, poczujecie na nowo emocje, przeżycia romantyczne. Więc czy będziecie razem? Tak, będziecie razem. Pomimo tu jakichś ogromnych komplikacji, czy nawet poważnych problemów, zawikłań i właśnie jakichś tutaj, no, bardzo poważnych spraw, które trzeba wyjaśnić. Zobaczmy orakel miłości. Proszę o wskazówkę dla grupy drugiej. True love. This is the romance of a lifetime. Kochani, wierna miłość. Wierna miłość, czyli ta karta, kochani, mówi tutaj as kielichów i tutaj ta karta, wierna miłość, oczywiście się pięknie uzupełniają, czyli powrócą te piękne, miłosne, romantyczne uczucia między wami. Wierność, miłość, romantyczność. Czyli to będzie romans twojego życia. I taka właśnie tutaj szansa otworzy się, by być razem. Coś cudownego. Nowy rozdział waszej historii romantycznej. Także kochani, życzę wam najmocniej, z całego serca, by to się udało, by to się spełniło, by ta wróżba się zrealizowała. Dwie wróżby, pomimo jakiejś tej trudności w dwóch tych grupach, są tak naprawdę przepowiednią, gdzie będziecie razem. Także tego wam, kochani, życzę. Życzę wam powrotu, życzę wam z całego serca, byście byli razem, jeśli tego pragniecie. I życzę wam, by to się spełniło, by ta wróżba dzisiejsza spełniła się, jeśli tego pragniecie. Dziękuję serdecznie za odwiedziny na moim kanale. Proszę o lajki, komentarze. Proszę również o kontakt ze mną przez e-mail. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Już niedługo.